Halo, halo, witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną top listę, w której to przedstawię Wam najciekawsze nadchodzące gry strategiczne. Skupię się w niej przede wszystkim na roku 2021, chociaż pokażę w niej jeszcze bardziej odległą przyszłość, w szczególności w postaci takich największych legendarnych produkcji. Dobra, więc nie ma co więcej przedłużać, od razu przejdźmy do samej listy, zapraszam! W przyszłym roku wyjdzie kolejna odsłona z serii Stronghold, lub jak to woli polskie nazewnictwo, z serii Twierdza. Jeżeli tego nie znacie, jest to strategia czasu rzeczywistego, która przedstawia wydarzenia z epoki średniowiecza. Do tej pory seria skupiała się przede wszystkim na wydarzeniach z Europy, natomiast jeżeli chodzi o tą nową odsłonę, tym razem z pod tytułem Warlords, tutaj znajdziecie nastawienie na kraje Dalekiego Wschodu, takie jak na przykład Chiny, Mongolia, Japonia czy też Wietnam. Warto w tym miejscu wspomnieć także o nieco odmiennym stylu graficznym, takim bardziej kreskówkowym, pastelowym oraz o bardzo dobrym wsparciu języka polskiego w postaci dźwięku oraz napisów. Nowy Stronghold będzie pierwszą większą grą strategiczną w przyszłym roku, wyjdzie bowiem już 26 stycznia. Na początku przyszłego roku wyjdzie także kolejna odsłona z popularnej serii Warhammera, tym razem z pod tytułem Age of Sigmar Stormgrounds. Jeżeli nie wiecie, Age of Sigmar to taka specjalna gra, powiedzmy planszowa, w której to gracze sterują armiami złożonymi z miniaturowych figurek. Nowa gra wideo Stormgrounds będzie właśnie taką specjalną adaptacją tej popularnej gry planszowej. Znajdziecie w tym zatem turową rozgrywkę, czy też bardzo dopracowane modele bohaterów. Niestety, do tej pory gra otrzymała tylko i wyłącznie kinowy zwiastun oraz kilka screenshotów, natomiast jeżeli chodzi o sam gameplay, jak na razie jest to jedna wielka tajemnica. Nowy Warhammer wyjdzie jakoś na początku przyszłego roku, wyjdzie wtedy na PC-cie, Switchu oraz na obie generacje Xboxów oraz PlayStation. Jakoś na początku przyszłego roku wyjdzie także trzecia odsłona z serii Blood Bowl. Jeżeli tego nie znacie, jest taka odmieniona wersja futbolu amerykańskiego, tylko że taka bardziej krwawa, po raz kolejny z nawiązaniami do świata Warhammera. Odnośnie gameplayu jest to gra czysto turowa, a cała akcja gry toczy się na specjalnej arenie w kształcie boiska, no i całe boisko podzielone jest na taką specjalną szachownicę, znaną także z innych gier turowych. Ogólnie mamy tutaj do czynienia z niemalże taką samą sytuacją jak w tym poprzednim Warhammerze, o którym wcześniej mówiłem, więc do tej pory dostaliśmy z tego tylko i wyłącznie kinowy zwiastun, bez żadnych informacji o gameplayu. Gra wyjdzie jakoś na początku 2021 na te same platformy, czyli na PC-ta, Switcha oraz na obie generacje PlayStation oraz Xboxa. Na przyszły rok została także zaplanowana druga odsłona z serii King's Bounty. Gra stanowi bardzo interesujące połączenie gry strategicznej oraz przygodowej. Od strony strategicznej walki w dużym stopniu są bardzo podobne do tych z Heroesów, więc w postaci turowej rozgrywki oraz mapy podzielonej na heksagony. Natomiast jeżeli chodzi o tą część przygodową, tutaj mamy do czynienia z typową eksploracją, w tym przypadku w postaci średniowiecznego świata fantazy. Druga odsłona niesie ze sobą także kilka nowości, taką największą z nich jest chyba samo ustawienie kamery, więc w pierwszej odsłonie eksploracja była przedstawiana z lotu ptaka, natomiast jeżeli chodzi o dwójkę, tutaj będzie ona przedstawiana z trzeciej osoby, niczym w jakimś Wiedźminie albo Gotiku. Nowy King's Bounty został zapowiedziany na marzec 2021 na PC-cie, Switchu oraz na obie generacje Xboxa oraz PlayStation. Humankind to nowa gra strategiczno-historyczna. Znajdziecie w niej szeroki wybór 60 różnych epok historycznych, począwszy od starożytności aż po współczesność. Możemy w tym poznać, jak kształtowały się dotychczasowe dzieje ludzkości, albo z drugiej strony pisać swoją własną historię, na przykład w postaci jakiegoś, powiedzmy, średniowiecza w XXI wieku. Od strony gameplayu będzie to gra turowa, gdzie cała mapa podzielona jest na heksagony, więc w sumie jest to coś bardzo podobnego do bardziej popularnej serii Civilization. Wszystkie te rzeczy będziecie mogli sprawdzić w kampanii single player, ale także w trybie multi nawet do 8 graczy. Obecnie premiera gry planowana jest na kwiecień przyszłego roku, na PC-ta oraz na Google Stadia. Jeżeli jesteście fanami dinozaurów czy też Jurassic Parka, bez wątpienia powinniście zainteresować się produkcją Prehistoric Kingdom. W grze zarządzamy parkiem rozrywki wypełnionym przeróżnymi wymarłymi gatunkami, jak na przykład właśnie dinozaury, mamuty oraz wiele innych. W ramach tego całego zarządzania przyjdzie wam budować całą lokację, dobierać gatunki czy też zarządzać mutacjami. Powiedziałbym, że gra ma całkiem spory potencjał, na gameplayach można zauważyć, że jest ona bardzo rozbudowana, aczkolwiek na rynku znajduje się kilka innych interesujących gier, które totalnie zdominowały tę kategorię, jak na przykład Jurassic World Evolution, więc wejście z kolejną produkcją właśnie w tym stylu będzie bardzo ciężkim zadaniem. Premiera Prehistoric Kingdom planowana jest na drugi kwartał przyszłego roku, jak na razie tylko i wyłącznie na PC-ta. Teraz przejdziemy sobie do grona gier, które to zostały zapowiedziane jakoś na 2021, ale bez żadnych szczegółowych informacji, na przykład postaci miesiąca albo kwartału. No i pierwszą z nich jest tutaj Songs of Conquest. Będzie to gra turowa przedstawiona z widoku z lotu ptaka o charakterystycznej grafice pixel art. Wiele osób porównuje ten tytuł do Heroesów, znajdziecie w tym bowiem duże nastawienie na eksplorację mapy, czy też ulepszanie swojego miasta.
Jednakże nie wiadomo, jak to jeszcze będzie wyglądało dokładnie w praktyce, ponieważ twórcy nie wypuścili jeszcze żadnego gameplayu. W każdym razie, już niedługo spodziewałbym się takiego materiału, gra została bowiem zapowiedziana na początek 2021. Na przyszły rok została także zapowiedziana druga odsłona z serii Knights of Honor, tym razem pod tytułem Sovereign. W grze mamy do czynienia z ogromną mapą reprezentującą średniowieczną Europę, no i możemy się tutaj wcielić w dowódcę dowolnego państwa. Mimo takiej ogromnej skali, rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym, co skutkuje w walkach na setki postaci jednocześnie, niczym w jakimś Total War. Pierwsza część wyszła jeszcze w 2004 roku, otrzymała wtedy bardzo wysokie oceny od krytyków, jak i od społeczności graczy, więc być może warto zainteresować się także i dwójką, tym bardziej, że głównym punktem ulepszenia będzie przede wszystkim sama grafika, a gameplay ma pozostać taki sam jak przy jedynce. Nowa odsłona została zapowiedziana jakoś na 2021, tylko i wyłącznie na peceta. W przyszłym roku wyjdzie także druga odsłona z serii Evil Genius, tym razem pod tytułem World Domination. W sumie cel gry zawarty jest w samym tytule, wcielamy się tutaj w geniusza zła, który planuje przejąć władzę nad całym światem. Na początku gry startujemy z pustą tropikalną wyspą, którą możemy jednak ulepszać na wiele różnych sposobów. Możemy na przykład drążyć w skałach, aby budować kolejne pokoje, zamawiać przeróżne maszyny, rozwijać technologie, czy też szkolić różne jednostki, od robotników po antybohaterów. Jeżeli wystarczająco się rozwiniemy, możemy wtedy atakować pozostałe miejsca na mapie świata, ale z drugiej strony należy także uważać na kontrataki w postaci wojsk tzw. Siły Sprawiedliwości. Ten jakże interesujący tytuł został zapowiedziany jakoś na 2021, jak na razie tylko i wyłącznie na peceta. Więc jeżeli chodzi o gry 100% potwierdzone na 2021, to było w sumie na tyle. W każdym razie na koniec chciałem jeszcze wspomnieć o kilku innych ciekawych produkcjach, jak na razie bez żadnej konkretnej daty albo roku premiery, ale i tak zapewne wyjdą w 2021 albo maksymalnie 2022. Więc pierwszą taką sytuacją jest nowa odsłona z serii The Settlers. Jeżeli tego nie znacie, jest to strategia czasu rzeczywistego, skupiająca się przede wszystkim na budowaniu miast oraz zarządzaniu ekonomią. Poprzednie odsłony wychodziły w latach 1993-2010. Na przestrzeni czasu uzyskiwały one przeróżne oceny, od bardzo pozytywnych po bardzo negatywne, no i łącznie wyszła z tego chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych strategii w historii. Nie ma się zatem co dziwić, że wiele osób czeka właśnie na obecną kontynuację, ale niestety nowa odsłona ma obecnie bardzo duże problemy. Najpierw była zaplanowana na 2019, potem na 2020, a obecnie zostało to odwołane, no i nie ma o tym żadnych większych nowości. W każdym razie warto mieć tą pozycję na uwadze, być może Ubisoft podzieli się niedługo kolejnymi nowościami. Myślę, że wielu z was zainteresuje kolejna produkcja, a mianowicie Manor Lords. Jest to bowiem gra od polskiego studia Slavic Magic, które wyobraźcie sobie składa się tylko i wyłącznie z jednej osoby. Będzie to strategia czasu rzeczywistego, przedstawiająca średniowieczną Europę, jakoś w okresie od XI do XV wieku. Kluczowym elementem gameplayu będzie budowanie, które odbywa się w bardzo realistyczny sposób. Na zwiastunie można zauważyć, jak każda belka czy też każda cegła dodawana jest do budowli, no więc pod tym kątem może wyjść z tego bardzo interesujący city builder. Żeby nie było zbyt nudno, w grze znajdziecie także rozwój technologii, różne mechanizmy ekonomiczne, czy też epickie walki na setki jednostek jednocześnie. Trzeba przyznać, gra prezentuje się niesamowicie interesująco, ale niestety trzeba będzie pewnie na to trochę poczekać. Wcześniej na Steamie gra była zapowiadana na 2020, ale ostatnio zostało to niestety usunięte. Zapewne przyjdzie nam zatem poczekać do 2021 lub 2022. Jeżeli spodobał wam się Manor Lords, być może zainteresujecie się także Viking City Builder. Jest to kolejna strategia czasu rzeczywistego, po raz kolejny z dużym nastawieniem na budowanie miast, tylko że w tym przypadku w nordyckich klimatach, oczywiście z wikingami w roli głównej. Chciałem zwrócić na nią uwagę przede wszystkim ze względu na samą grafikę. Jest to bowiem pierwsza znana gra strategiczna, w której to planowane jest wykorzystanie technologii ray tracingu. Przygotowując się do tej całej top listy oraz porównując te wszystkie tytuły, powiedziałbym nawet, że jest to chyba właśnie ta najlepiej wyglądająca gra strategiczna w produkcji. Żeby było śmieszniej, tak jak w przypadku Manor Lords, za grą stoi tylko i wyłącznie jedna osoba. W sumie nawet nie wiem, czy również nie jest z Polski, ponieważ na Steamie dostępny jest właśnie polski język w pełnej wersji dźwiękowej, ale w sumie nie udało mi się tego zweryfikować na żadnej oficjalnej stronie. Niestety, na dzień dzisiejszy nie wiadomy jest nawet rok premiery, więc będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. No i jeszcze na sam koniec, chyba najbardziej wyczekiwana gra strategiczna, czyli oczywiście Age of Empires 4. Jeżeli jakimś cudem nie znacie tej serii, jest to strategia czasu rzeczywistego, w której to możemy poznawać wydarzenia z przeróżnych epok historycznych oraz perspektywy przeróżnych imperiów. Oryginalna trylogia wychodziła w latach 1997-2005, sławiła się ona wtedy bardzo wysoką grywalnością, no i ogólnie wszystkie te części złożyły się na jedną z najbardziej legendarnych serii, jeżeli chodzi o gatunek strategii.
Odnośnie tej nowej odsłony, niestety nie wiadomo tutaj wiele. Dostaliśmy z tego kinowy zwiastun, pojedynczy gameplay, który trwał tylko i wyłącznie minutę oraz kilka pojedynczych skrawków informacji. Wiadomo na przykład, że w grze nie będzie żadnych mikrotransakcji, albo że znajdziemy w niej znacznie bardziej rozbudowaną kampanię. Data premiery nie została jeszcze w żaden sposób potwierdzona, zapewne trzeba będzie tutaj poczekać do 2021, a być może i dłużej. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszą listę. Po lewej stronie trzymajcie z tego dokładne podsumowanie wraz ze wszystkimi datami premier. Po prawej stronie trzymajcie natomiast dodatkową listę Honorable Mentions, czyli innych ciekawych gier strategicznych, które są obecnie w produkcji, na które to wpadłem przy tworzeniu tego całego materiału. Na ten rok planuję zrobić jeszcze jedną większą top listę, a mianowicie Top Gry 2021. Omówię w niej te najważniejsze tytuły AAA, jakieś najciekawsze gry indie, no i pewnie wyjdzie z tego znacznie większy materiał, jakieś, nie wiem, powiedzmy kilkadziesiąt minut. No więc jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, no to oczywiście zawsze możecie zostawić tutaj lajka, suba oraz dzwonka. Przy okazji na koniec mam dla was jeszcze taką, powiedzmy, pojedynczą reklamę, a więc ostatnio założyłem profil na stronie Patronite. Jest to taka strona, na której możecie wspierać swoich ulubionych twórców. Pokazałem na tym, jakie rodzaje materiałów tworzę na tym kanale, no więc jeżeli chcielibyście dać mi tutaj jakieś wsparcie, tak żebym nareszcie miał co jeść, no to polecam serdecznie, nieki osób wspierających zapewne będę umieszczał na moich filmikach. Dobra, więc to było na tyle na dzisiejszą listę, mam nadzieję, że wam się spodobała, że dowiedzieliście się o jakimś interesującym dla was tytule. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!